uważają, że w dzisiejszym świecie, pragnąc za wszelką cenę takiej często udawanej tolerancji, nie popadamy właśnie w taką obłudę. Nie nazywamy zła złem, a dobra dobrem tylko dlatego, aby nie narazić się na zarzut bycia nietolerancyjnym. I mam tutaj właśnie na myśli takie stanowisko a propos związków partnerskich, aborcji i tego typu spraw, które przeniknęły do debaty publicznej, nie da się ukryć. Czy chcąc być na siłę człowiekiem tolerancyjnym, to w ten sposób nie wypieramy się Jezusa? Pojawia się kwestia, co to jest tolerancja, tak? Tolerancja na wszystko? Znaczy, ja się często spotkam z tym, że skoro wypowiadam się tak, a dla niej inaczej w kwestiach związków partnerskich, ja nie jestem tolerancyjny. Nagle okazuje się, że ta mniejszość, która ma gdzieś tam dostęp do mediów, do tego, żeby prezentować swoje opinie, które nie są dobrze przyjmowane, które są w sprzeczności z nauką, kościelną, nagle okazuje się, że jestem atakowany za swoją nietolerancję. Jak tylko ja bym przyjmował wszystko to, co proponuje mi świat. No pamiętajmy o tym, że szatan też ma swoje sposoby działania i też próbuje w jakiś sposób dotrzeć, tak? Też walczy o człowiecze dusze. Więc jeżeli chcemy rozmawiać, odwołam się znowu do tego, co tutaj dzisiaj było powiedziane, prawda? Zapraszamy do rozmów osoby, które są kompetentne do tego, albo teologów, albo przedstawicieli kościoła, tak? Spróbujmy gdzieś szukać tego dialogu, a nie szukajmy odpowiedzi gdzieś od tyłu, byle tylko zainteresować tematem, bo tak go sprzedać, żeby wam było maksymalnie groteskowe. Ja bym zaczął przede wszystkim od definicji słowa tolerancja. Tolerancja, tolerare z włoskiego, to znaczy cierpieć. Czyli po prostu, jeżeli ktoś jest tolerancyjny, to znaczy, że toleruje, czyli uznaje czyjeś poglądy, ale z tego powodu cierpi. Takie jest znaczenie słowa tolerancji. Trzeba mieć świadomość tego. Ta druga osoba, która mówi o tolerancji, niech wie, że ja z jej powodów mam dyskomfort. To nie jest tak właśnie. Tolerancja to jest po prostu godzenie się na coś, ale kosztem własnego cierpienia. To jest tolerancja, ponieważ to się nie zgadza z moim światopoglądem, a mimo to dopuszczam istnienie tego. Dlatego nietolerancyjny człowiek, no to jest ewentualnie moim zdaniem taki, który idzie i kamieniami rzuca w tego drugiego. A jeżeli nie rzuca i jest przeciwny temu, co on robi, to jest tolerancyjny. Bo on cierpi z tego powodu, że tamten robi źle. Niemniej jednak, no żyje obok niego, prawda? I to jest tolerancja, a tolerancja to nie jest to, że ja będę chwalił pod niebiosy, że ktoś robi źle. To świadczy o tym, że jestem durny w tym momencie po prostu, a nie tolerancyjny. Jeżeli popieram zło, albo jestem zły po prostu. Dlatego, proszę Państwa, nie wracajmy po to do programu, ale to znaczy homofobę. Jeżeli ktoś ma homofobię, znaczy, że ja nie śpię po dniach po nocach, bo trafi się w głowę, chodzę po ścianach, bo powiem do szału doprowadza to, że ktoś tam jest inaczej zbudowany, czy ma jakieś inne dewiacje w sobie. Nie, to ja nie jestem homofobem, ja po prostu nie zgadzam się z tym i mam prawo nie zgadzać się z tym, bo nie swoje poglądy. I to nie jest moja fobia, bo ja wcale, to nie, ja mam inne problemy na głowie, no jakieś. Zostałem wyzwany od zeszmacony na właśnie w gazecie w Polsce za to, że jestem homofobem, bo tam sobie powiedziałem parę rzeczy na temat, co o tym myślę. Ja po prostu ja tak myślę i tak będę myślał. I będę bez względu na to, co mówili, umrę w przekonaniu, że związek to jest związek kobiety i mężczyzny, to jest małżeństwo. I nikt mnie to nie przekona, nikt mnie nie próbuje przekonywać, ponieważ ja to wiem, takie jest moje przekonanie i proszę być tolerancyjny wobec mnie i Rady Boskie dać mi ten pogląd wyznawać. No to jest właśnie, dlatego z tą tolerancją ja upłynąłem właśnie takie dobre hasło. I proszę z Państwem wiedzieć, to znaczy, co to jest tolerancja? Że to, kto nie chce walczyć o tolerancję, temu kula w łeb. To jest właśnie synteza tolerancji, moim zdaniem. To nie chce tolerancji, temu kula w łeb. To jest właśnie na tym polega ta współczesna, przewrotna tolerancja, którą się wprowadza. Nie może być tolerancji dla zła. Jeżeli ktoś po prostu popiera zło, to nie jest tolerancyjny, tylko po prostu jest zły. Jeżeli komuś się odpowiada, że coś złego to się dzieje i dla niego to jest w porządku, no to bardzo przepraszam. A tolerancja jest wtedy, jeżeli po prostu ja nie chcę, nie mam aż tak złych odczuć do tego człowieka, że pozwalam mu żyć obok siebie. Jednak on musi wiedzieć, mieć świadomość tego, że w moim pojęciu on postępuje źle. Jeśli chodzi o tolerancję, to jest taki bardzo prosty przykład, który teraz mi się przypomniał. Mianowicie też jest związany ze związkami partnerskimi, związkami homoseksualnymi i tak dalej.
Mianowicie, jak co roku w czerwcu bodajże jest organizowana przez warszawskie do środowiska wszystkie lewackie parada zboczeńców. I ona niestety co roku przechodzi ulicami Warszawy, pomimo tego, że w 2010 czy 2011 roku Krucjata Młodych zebrała 55 tysięcy podpisów sprzeciwu wobec tej parady. I tak naprawdę, co ciekawe, na tą paradę, ta parada się odbyła niestety, to była europejska parada, Euro Pride tak zwane, chociaż my nazywaliśmy to Euro Shame, czyli Euro Wstyd. Na tą paradę przyjechało z Europy 11 tysięcy osób. A w samej Warszawie zebraliśmy 55 tysięcy podpisów sprzeciwu wobec tego marszu. Tak więc to pokazuje, kto tutaj jest górą. Panie, który stworzyłeś świat i dóbr wszelakich ponad miarę, czemu podarowałeś mi tak karłowatą małą miarę? Czemu mi dałeś ogrom gór i ocean wód bez miary, a z braku ci hojności, by dołożyć mi troszeczkę wiary? Czemu wciąż powątpiewam i obrażam imię Twoje święte, chcąc pojąć i ogarnąć to, co dla człowieka niepojęte? Czemu wyroki boskie Twe poddaję w ciągu mą wątpliwość, a świeckich trybunałów sąd uznaje jako sprawiedliwość? Czemu podstępną dałeś chęć do podważania Twoich myśli, czym karmią arogancję swą głupcy i encyklopedyści? Czemu coś, co w historii dusz kładzie się mrocznym, długim cieniem, nazwałeś przewrotności swej nie mocą, ale poświęceniem? Panie, Ty wszystko wiesz i znasz i wszystko widzisz swoim okiem. Nie pozwól, bym ukrywał się przed Twym wnikliwym, boskim wzrokiem. Nie pozwól, proszę mi się bić w meandrach mego zagmatwania. Naucz mnie mówić tak, gdy tak i nigdy nie, bez zakłamania. Daj mi pojmować boski świat, jak go pojmują ludzie prości. I wyrwij z serca ostry cień nieustających wątpliwości. Panie, mam duszę, dobrze wiem, do posłuszeństwa nie ty skoro, lecz posłuch by darzyła się swym zaufaniem i pokorą. Panie, ja nie chcę wiele, lecz ubogać mnie prawdziwym darem. Daj mi przodobliwości swojej takiej stary.